Pavol Stano, Górnik Łęczna, pierwsza połowa toczyła się pod nasze dyktando. Górnik Łęczna w sobotę pokazał dwa oblicza w Rzeszowie w starciu z tamtejszą Resovią. W pierwszej połowie rywale w zasadzie nie istnieli, a w drugiej rywale doszli do głosu, na co duży wpływ miała czerwona kartka dla jednego z zielono-czarnych. Jak mecz podsumowali trenerzy obu ekip? Szybki news. Lubisz czytane newsy? Koniecznie zostaw łapkę pod filmem. Już niedługo wszystkie newsy będą czytane głosem naszego lektora. Pełny artykuł znajdziesz klikając w link.